Dla nas to był ważny mecz, bo jesteśmy po sporej serii wygranych, jednego remisu. Chcieliśmy tą serię utrzymać. Zagrać przede wszystkim dobry mecz, tak jak ostatnio nam się udawało. I chcieliśmy przez tą dobrą grą osiągnąć dobry wynik. Widzieliśmy, pomimo tego, że Wigry są zespołem bardzo młodym, brakuje kilka ważnych ogniw w drużynie i po zmianie szkoleniowcy widzieliśmy, że ich gra się poprawiła bardzo. Jest to zespół szybki, dynamiczny, chcący grać w piłkę, to dzisiaj też udowodniły. A początek meczu dla nas, takie 10-15 minut, mogliśmy to lepiej wykorzystać, zabrakło skuteczności. Z upływem czasu w pierwszej połowie to dawaliśmy dużo wolnego pola dla przeciwnika, co oni skutecznie wykorzystywali. I po kilku dobrych atakach też rzut karny i jako skutek tej naszej słabszej gry. Po przerwie też było widać, że jazda autokarem 12 godzin też gdzieś tam u nas była widoczna, że ta druga połowa była bardziej dynamiczna w naszym wykonaniu, byliśmy bardziej skoncentrowani. Też ten rzut karny, tak jak w przypadku Wigrach, dosyć przypadkowy. Wyrównowaliśmy, mieliśmy w drugiej połowie, uważam, może jedną, dwie klarowne okazje więcej niż przeciwnik. Przeciwnik też miał swoje, nie ukrywamy, i myślę, że ten wynik jest na ten moment sprawiedliwy. My troszeczkę jesteśmy po innej serii. Tak jak Chrobry był po serii takich zwycięstw, to my byliśmy po może nie serii, ale dwóch porażkach i bardzo nam zależało na tym, żeby tutaj zdobyć komplet punktów, szczególnie u siebie. Wiemy, że dla drużyn przeciwnych te wyjazdy są ciężkie, tak jak dla nas wyjazdy praktycznie wszędzie też są ciężkie. No i nie zrobiliśmy tego, nie udało się, nie. Jakbym też karny, wszyscy się mylą, zawodnicy się mylą, czasami sędziowie się mylą, to jest normalne, to jest sport pomyłek, nie wiem czy się pomylił, czy nie, no był problematyczny, ale zarówno jeden jak i drugi. My troszeczkę przespaliśmy, nawet chyba dłużej niż 15 minut, bo myślę, że przespaliśmy pół godziny. Ostatnie 15 minut pierwszej połowy zaczęliśmy grać odważniej. Tak, chcieliśmy grać od początku, ale to jakoś tam się nie układało. Zaczęliśmy grać odważniej i z tej odważniejszej gry właśnie ten po serii rzutów rożnych gdzieś był ten rzut karny. I na drugą połowę wyszliśmy z zupełnie, może nie innym nastawieniem, ale żeby kontynuować te ostatnie 15 minut pierwszej połowy. Ta bramka, no wiadomo, gdzieś zawsze stracona troszeczkę zmienia, przynajmniej na moment podejście, ale ja i tak, znaczy może na pewno nie jestem zadowolony z jednego punktu, no bo my potrzebujemy punktów, ale wierzę w to, że zresztą powiedziałem to po meczu w szatni, że jest tak ciasno w tej tabeli, że nam też się przydarzy taka, mam nadzieję już niedługo, taka seria jak Chrobremu i z tej pozycji można bardzo szybko przy tak spłaszczonej tabeli wynieść się na wyższe, dużo wyższe miejsce. Dziękuję trenerowi Iwanowi, bo znamy się bardzo dobrze, jesteśmy chyba nie nadużyję, że jesteśmy przyjaciółmi i miło by mi było, że mogliśmy się pierwszy raz tak naprawdę spotkać na takim tutaj poziomie i rywalizować ze sobą. I mimo tego, że rywalizujemy ze sobą, to jest tylko sport i życzę Chrobremu i Wigrom utrzymania w tej lidze. Dziękujemy bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania? Czy ta seria, o której Pan mówi, może już przyjść w tym roku jeszcze na te ostatnie cztery spotkania? Mamy cztery kolejki. Mamy trzy wyjazdy w tych czterech kolejkach i mecz u siebie ze Stalą Mielec. Ale ja uważam, że jest to na tyle wyrównana liga, że
że może przyjść. Ja przynajmniej i myślę, że zawodnicy w to wierzymy.